Przeń Boże, w siódmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam mówię inaczej. To słowa Jezusa, który proponuje życie na przekór, by iść pod prąd. Nie bądźcie tymi, którzy odpłacają za złość, ale wbrew światu przebaczajcie, bo jesteście świątynią Boga, jak pisze święty Paweł do Koryntian. I tak jak czytamy w Księdze Kapłańskiej, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je prawem miłości. Rezygnując z własnych praw i szukając dobra drugiej osoby, jako uczniowie Jezusa możemy przyczynić się do zmiany czyjegoś życia, do jego nawrócenia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że czas i godzina naszego świadectwa, bycia człowiekiem miłości, może zmienić czyjeś nastawienie. Zauważenie czyjegoś problemu i reakcja na niego może więcej dobrego uczynić niż nasze słowa, które przecież też są mądre i wskazujące właściwą drogę. Wszystko, co mówimy, musi mieć poparcie w czynach. Inaczej słowa pozostają puste. Choćbyśmy uchodzili za ludzi mądrych, bo radzimy sobie ze światem, to mądrość zdobywa się doświadczeniem. Czym innym jest książkowe działanie, a czym innym praktyka? One niekiedy rozmijają się zupełnie. Ostatecznym weryfikatorem naszych działań jest sam Bóg. Dlatego słyszymy: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Nie chodzi o nienaganne zachowywanie przykazań, które może nas doprowadzić do perfekcjonizmu duchowego. Doskonałość to nie tylko idealne zachowanie, bez skazy, bez słabości. Doskonałość oznacza także pełnię, kompletność, a nawet dojrzałość. Więc mając być doskonałym, mamy dążyć do wypełniania się Bogiem, miłością i świętością. Tak możemy uczynić, jeśli zgodzimy się na siebie, jakimi jesteśmy, z mocnymi stronami i słabymi punktami. W życiu nie mamy realizować siebie, ale naśladować doskonałego Boga. Słyszeliśmy dziś o wielu wskazaniach, jakich udziela Jezus, kiedy mówi o sukni i płaszczu, o drugim policzku, o krokach i innych. Święty badacz czcigodny w komentarzu do tego fragmentu Ewangelii wskazuje wiele sytuacji, kiedy mamy być właśnie przeciwnikami sprawiedliwości wynikającej z prawa. To będzie zgodne z tym, żeby nie stawiać oporu złemu. Chociażby na przykładzie sukni i płaszcza wskazuje, jeśli ktoś chce się z tobą prawować i wziąć twoją suknię, daj mu także płaszcz. Sukni, która jest spodnim ubraniem, oznaczone są sprawy konieczne. Jeśli nimi wypada wzgardzić, to ile bardziej sprawami zbytecznymi, które przenośnie oznaczone są przez płaszcz, będący ubraniem wierzchnim. W sposób duchowy zaś lekarz wszystkich ludzi zabiera czyjąś tunikę, gdy odpuszcza wyznane grzechy, które kryją się w duszy, czyli zazdrość, pychę i im podobne. On też odbiera płaszcz, gdy ktoś nie wstydzi się wyznać także zewnętrznych występków, które popełnia ciało. Chrześcijanin powinien gotowy być oddać więcej niż ma. Oddać płaszcz oprócz szaty, choć wie, że oddając płaszcz nie będzie miał już po ludzku nic. Chrześcijanin może przejść i 2000 kroków, bo nic go nie trzyma. Właśnie w tych przykładach realizuje się miłość do drugiego człowieka bez względu na to, kim on jest. Oczywiście wymagania stawiane przez Chrystusa są trudne, ale nie są nie do spełnienia. Znamy powiedzenie, że nie wszystkich musimy lubić, ale wszystkich powinniśmy kochać? Ono tylko potwierdza, że miłość nie jest uczuciem, ale jest decyzją, aktem woli. Kiedy mówimy, że kogoś kochamy, to podejmujemy właśnie taką decyzję. Miłowanie tych, którzy są dla nas dobrzy, nie jest żadną sztuką, ale miłowanie naszych przeciwników, którzy napsuli nam wiele krwi, to pokazanie, że jesteśmy inni. To pokazuje, że my możemy, a nawet powinniśmy iść o krok dalej, niż to jest w zwyczaju. Któż może jednak osiągnąć tak wysoki poziom? Tylko ten, kto żyje jak syn tak dobrego ojca. Święty Cyprian pisał, że na ojcostwo Boga odpowiedzią powinno być zachowanie dzieci Bożych, aby Bóg był pochwalony i uwielbiony przez dobre zachowanie człowieka. Jezus daje za wzór miłość, jaką darzy nas Ojciec. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg nie wybiera, kogo ma kochać, a kim gardzić. Nie szuka przychylnych i tych, których będzie czynił złośliwie. Dla każdego ma taki sam dar miłości i przebaczenia. Jak pisał święty Beda, ten stopień osiąga człowiek, który miłuje bliźniego, ale dobroć wydoskonala ten, kto dzięki przykazaniu doprowadzi ją aż do umiłowania nieprzyjaciela.
bowiem to, co jest napisane w prawie, będziesz nienawidził swego przyjaciela, nie powinno być rozumiane jako słowo rozkazu dla sprawiedliwego, ale przyzwolenia dla słowego. Do zobaczenia z Panem Bogiem.